Arcybiskup Sapieha do gubernatora generalnego. Polacy, tak jak Żydzi, są pod ludźmi. Nie mają prawa do życia. Ale niektórzy z nich przydadzą się nam. Słowianie, nie Żydzi. Jako siła robocza dla Rzeszy, wykształceni na elementarnym poziomie, by móc czytać rozkazy panów i liczyć do 100. Będą żyć na najniższym poziomie, którego nie będzie im wolno podnosić. Kler ma się modlić tak, jak nakażemy. Jeżeli któryś ksiądz zachowa się inaczej, zostanie surowo ukarany. Zadaniem kleru jest trzymanie Polaków w milczeniu i głupocie. Osoby wykształcone będą uważane za wrogów przeznaczonych do zniszczenia. Żydów też się pozbędziemy. Bycie studentem oznacza śmierć, deportację na kwarantannę do obozu lub przymusowe roboty w Niemczech. Zorganizowanie tego zajmie trochę czasu, ale będę działał metodycznie. Każdy zatrudniony otrzyma kartę pracy. Kto nie będzie jej posiadał, zostanie deportowany. Sprawimy, że Polska pozostanie tylko na starych mapach. Turn up!